W 2008 roku udało się zebrać tych litrów, ktoś powie, tylko 14 i 30 osób zakwalifikowano po wstępnych badaniach do tego, żeby mogli być donatorami. W roku następnym tych osób już było 48, a zebrano ponad 21 litrów krwi. I tak systematycznie rok w rok tych donatorów i równocześnie krwi przybywało. W roku 2010 tych osób już było 68 i zebrano 30,5 litra krwi, a w roku 2011, czyli ostatnia edycja, dwudniowa po raz pierwszy, udało się zebrać już 57 litrów i te litry oddało 117 donatorów. Więc myślę, że w tym roku, kiedy akcja znów będzie prowadzona przez 2 dni, czyli sobotę i niedzielę, już w najbliższych dniach, myślę tutaj o niedzieli, harcerze i służba maltańska będą rozdawać czy namawiać pod obydwoma mszeńskimi kościołami potencjalnych dawców, żeby wypełnili deklarację.